Pierwszy odcinek, gdzie analizowałem tak zwany split pseudokulturystyczny, wyszedł bardzo dobrze, więc i dzisiaj liczę na Waszą aktywność, więc zostaw łapkę w górę. Będzie ich 2500, czyli tym razem mniej, to zrobię odcinek pod tytułem Upper Lower. A dzisiaj co? Push Pull Legs, czy jest dobry dla naturali. Klasyczny taki Push Pull Legs wygląda tak. Wyciskanie leżąc, często na placka, potem wyciskanie na barki bądź rozpiętki, jakieś wznosy i łapy. Drugi trening, no ściąganie drążka bądź podciąganie dla ambitnych, wiosowanie takie na półgwizdka, coś na czworoboczny i łapy. No i na końcu macie prostowanie, uginanie na maszynie, ewentualnie suwnica, tyle tych nóg, no i może brzuch czasami, jakieś spięcia. Czy to jest dobre? Fatalne. Dla naturali fatalne. Do czego dąży natural? Do wywołania jak największej reakcji hormonalnej. Do bardzo mocno anabolicznego treningu. Jak to osiągnąć? Duży ciężar, rozwój siły mięśniowej, bo wtedy masz większe możliwości w kwestii progresywnego przeładowania. Mało tego, też są zmiany na poziomie genetycznym, więc o to właśnie walczymy. Ale mały nawias, jeśli masz problemy koordynacyjne, stabilizujące, czujesz dyskomfort, niepewność, no to musisz mieć etap wstępny, czyli wprowadzenie do nauki ćwiczeń wielostawowych. Bo jeśli tego nie zrobisz, to ty będziesz myślał, że masz duży ciężar, a on cię po prostu łamie. A ty powinieneś dźwigać ciężary nie po to, aby przeżyć, tylko po to, aby podnieść jak najwięcej. Bo ta osoba, która chce przeżyć, to często walczy z kompensacjami, a nie o to właśnie chodzi. On powinien to dźwigać 5 razy, ale przez to, że ma kompensację, dźwiga to na raz. Więc taka osoba powinna przejść pierwszy etap. A to już wszystko zależy od trenerów. Musicie mieć dobrego trenera, który to zauważy i pozwoli Wam wejść na wyższy wymiar treningowy. I ten wyższy wymiar treningowy spowoduje to, że będziesz miał w końcu postępy. A jak tego nie zrobisz, no to niestety, no na maszynach będzie Ci ciężko zbudować naprawdę formę. Przejdźmy do szczegółów. Jak to zrobić dobrze? No trzeba zmienić ćwiczenia. Zacznijmy od tego. Bench press nie robisz plackiem. Jak robisz? Leg drive. Naucz się leg drive. Nie będzie to łatwe. Wyciskanie hantlami zamień na push, na przykład press albo military press. Jak dasz push press, to sobie dasz tutaj. Dzięki temu masz ćwiczenie wielostawowe z dużym ciężarem nad głowę, czyli angażujesz bardzo dużo grup mięśniowych, a to mówi układowi nerwowemu co? Wyrzuć hormony! Idziemy dalej. No, możemy zrobić coś, co wywoła wyrzut hormonu wzrostu i IGF-1. Na przykład trening o wysokiej gęstości. Co możesz dać? Na przykład 2A, 2B, 2C, czyli rozpiętki, na przykład polyquin flies, które świetnie zadziałają po wyciskaniu leżąc w kwestii rehab. Potem jakieś wznosy, tak? Czy triceps. I robiąc taką gigant serię o wysokiej gęstości, spowoduje to też wyrzut później hormonu wzrostu. I macie krótki trening. Tu dźwiganie, a tu od razu gigant serię. Tu możemy zrobić to samo. Co możemy dać? No, na przykład martwy ciąg, tak? Martwy ciąg też może być ćwiczeniem pull. Dokładnie to jest kombinacja push-pull, natomiast ze względu na obciążenie tylnej taśmy wrzucamy to właśnie na pull. No i potem co? Ciężkie jakieś chin-upy, ciężkie wiosowania, na przykład bardziej pionowe, gdzie macie duży ciężar. No i na przykład tył barków i bicepsy, czy nawet z czworobocznym, tak, możemy dać znowu gigant seria 2A, 2B, 2C, czyli mamy ćwiczenia o wysokiej gęstości, w krótkich przerwach i znowu reakcja hormonalna, tak. Jeżeli tu masz styrane prostowniki, no to możesz dać sobie seal row, ewentualnie jeszcze mniej wymagające ćwiczenia, albo one arm row, gdzie możesz zrobić ćwiczenie pierwsze dwie, trzy serie techniczne, a ostatnia seria sharpana. Sharpana też może być techniczna, pod warunkiem, że nie ma kompensacji. Więc jeśli szarpiesz i się garbisz, no to nie chodzi o to. A jeżeli szarpiesz, masz mięśnie posturalne, pozycję posturalną prawidłową, ale pomagasz sobie na przykład nogami, aby mieć duży ciężar, aby ćwiczenie było wielostawowe, angażowało dużo grup mięśniowych i było jakieś bardzo mocno anaboliczne, no to wtedy to jest ok. No i przejdziemy do legs, oparte o co? O przysiady oczywiście, leker, jakiś brzuch na przykład, tak? I tyle wystarczy, nie musisz zrobić więcej. No, ale to nie musi być idealne. Dlaczego? No, jak zrobić to z tym?
Dwa dni później, ciężko będzie z regeneracją. Tu było bardzo mocne obciążenie prostownika grzbietu, który się jeszcze regeneruje i układ nerwowy się regeneruje, a tutaj mamy znowu przysiady. Można to jakoś podrasować. Jak? Tu 2-3 dni przerwy po tym treningu. Ewentualnie można zrobić to inaczej, czyli jak? Legs dajemy na początku. Ciężkie nogi, nie? Czyli trening mocno anaboliczny, tak? Który mówiliśmy. Później push nasz. Nasz push. W jaki sposób? No, przysiady, pamiętajcie, to jest ćwiczenie też mocno koordynacyjne, równoważne, więc fajnie byłoby to trenować dwa razy w tygodniu. A przecież to jest ruch push, więc co możemy dać? Tutaj. Jedziemy z tym na przykład bench pressem, bo nam zależy. Później ćwiczenie eksplozywne, push press, które będzie idealnym ćwiczeniem aktywacyjnym dla na przykład frontu, o, front squat czy back squat, tak? No i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy ciężki trening, mocno anaboliczny. No i na końcu pull, jak tu były lekkie siady, pamiętacie, to są lekkie siady koordynacyjne w tempie. Albo na przykład eksplozywne na 60%. No i na końcu mamy pull, który omawialiśmy. No i dzięki temu mamy 3 treningi mocno anaboliczne. Tu oczywiście po pull ciężkim 2-3 dni przerwy przed tym treningiem. I kształtujemy koordynację, mamy siad ciężki, lekki, mamy ciężkie ciągi. Jeżeli czujesz, że po ciągach po 2-3 tygodniach już problemy są z regeneracją, to wyrzuć sobie ten martwy ciąg. Albo zmień sobie ćwiczenie na ćwiczenie łatwiejsze. Czyli ciągi na przykład na unoszenie tułowia z opadu, czy coś w ten deseń. Więc trzeba też dokonywać autoregulacji. Więc taki rozkład będzie jak najbardziej anaboliczny, ciężki. Musisz być skoordynowany, musisz jeść oczywiście, aby się rozwijać na takim treningu, ale jest to wersja lepsza niż machanie sobie treningu na maszynach i dzielenie sobie to w sposób jak najbardziej skrajny. To jest błędne. Jeśli materiał Wam się podobał, łapka w górę, no i reklama, kod KFD, kontakt do współpracy ze mną oraz najbliższy kurs Akademii KFD, łapy nie ma.